Rozmowa dnia. Razem z nami już teraz wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie ministrze, dziś wieczorem wielkie wydarzenie, spotkanie prezydenta i premiera Polski z amerykańskim przywódcą. Jakie są oczekiwania polskiego rządu po tej właśnie wizycie? Na co Polska liczy? Liczymy na to, że Stany Zjednoczone będą naszym najpoważniejszym sojusznikiem, gwarantującym nam bezpieczeństwo. Ale oczywiście ta wizyta i wymiar tej wizyty jest nie tylko symboliczny, aczkolwiek warto podkreślić, że 25 lat wspólnej obecności w NATO buduje nasze sojusznicze możliwości i zdolność do z jednej strony odstraszania, a z drugiej strony potencjalnego odporu ataków, jeśli by się one pojawiły. Bardzo ważne jest to, aby padły deklaracje takie, jakie już wcześniej padały, ale one muszą być zaakcentowane również w takiej trudnej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, bo przecież tuż przy granicach naszego kraju toczy się wojna, że nie oddamy ani kawałka ziemi, która należy do NATO. A więc to wszystko, co wiąże się z artykułem 5, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ma ogromne znaczenie. Teraz potrzebujemy takiej gwarancji, mieć pewność, że możemy liczyć na pomoc w sytuacji zagrożenia. Media donoszą, że chcemy od Amerykanów trzech rzeczy. Więcej amerykańskich żołnierzy u nas, więcej sprzętu wojskowego dla Ukrainy i gwarancji, że te zapowiedzi Donalda Trumpa podważające sens NATO są tylko pustymi słowami. To zacznijmy od tego pierwszego. Czy jest szansa na zwiększenie obecności wojskowych zza oceanu nad Wisłą? Tak, jest taka szansa. W tej chwili nie tylko prowadzone są rozmowy, ale konkretne ustalenia dotyczące tego, gdzie mieliby żołnierze amerykańscy stacjonować i w jakiej ilości. I na pewno dotyczy to takich obszarów, które wymagają wsparcia specjalistycznego. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby byli żołnierze, bo oczywiście to też jest ważne i ma taki wymiar symboliczny, ale chodzi o to, żeby byli żołnierze o określonych specjalnościach, które będą nasze możliwości wzmacniać. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, więcej broni dla Ukrainy, to ja muszę powiedzieć, że w tej chwili najpoważniejszym problemem oprócz broni, sprzętu jest amunicja. I to jest wyzwanie zarówno dla nas tutaj, i w Polsce, jak i w całej Europie, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Musimy zrobić wszystko, żeby zwiększyć swoje możliwości produkcyjne amunicji, zwłaszcza jeśli chodzi o amunicję kalibru 155 mm i 120. A oprócz tego oczywiście szkolenie wojsk ukraińskich, bo jeśli ten sprzęt się pojawi nowy, to musi trafić na dobrze wyszkolonych żołnierzy. I my jesteśmy do tego gotowi, żeby to również na terenie naszego kraju takie działania szkoleniowe przeprowadzać. Już przeprowadzamy, ale na pewno jest potrzeba większej skali. A na terenie Ukrainy, czy polscy żołnierze mogliby szkolić Ukraińców u nich w kraju? Nie zakładamy, aby nasi żołnierze brali udział w wojnie, bo obecność polskich żołnierzy na Ukrainie, nawet jeżeli ona miałaby charakter szkoleniowy, to jednak już graniczy wprost z udziałem w wojnie. Jeśli chodzi natomiast o ten trzeci aspekt, o którym pan zahaczył. Donald Trump. To jest niepokojące, bo Donald Trump podchodził do swoich deklaracji, mam nadzieję, że tylko wyborczą i tylko na potrzeby tej kampanii wyborczej, ale podchodził w sposób bardzo biznesowy. On traktuje tak, dacie pieniądze, kupicie u nas broń, to będziemy wspólnie bronić. Nie na tym polega idea NATO i sojuszniczego wsparcia. Oczywiście my musimy robić wszystko, żeby mieć broń najlepszą, taką, która odpowiada naszym doktrynom wojennym i która jest nie tylko po to, żebyśmy powiedzieli, mamy najlepsze samoloty i najlepsze czołgi, ale po to, żeby nasi żołnierze byli przygotowani i żeby ten sprzęt z dobrze przygotowanymi żołnierzami mógł realizować określone zadania, które wynikają z potrzeb operacyjnych, bo wiemy, jakie zagrożenia mogą się pojawić. Natomiast drugim aspektem dotyczącym
dotyczącym tego wątku Trumpa jest to, że niewątpliwie pan prezydent Biden będzie chciał zareagować i na pewno nasza oferta, jeżeli ona zostanie oficjalnie złożona, 3% PKB na obronę, spotka się z dobrym przyjęciem. My musimy naprawdę umiejętnie balansować przy współdziałaniu w zakresie tworzenia tej dobrej atmosfery dla bezpieczeństwa naszego kraju, bo z jednej strony Stany Zjednoczone, najpoważniejszy sojusznik, nikt tego nie kwestionuje, ale z drugiej strony musimy wzmacniać europejski przemysł obronny i budować wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. To jest dla nas także niezwykłe wyzwanie, to jest potencjał, który jest ogromny z punktu widzenia gospodarczego, także militarnego, musi być jednak zjednoczony, musi stanowić siłę, a nie rozproszenie działań. I to, co się stało w ostatnich latach, to takie oddalenie się od współpracy z Niemcami, z Francją, ta próba uczenia Francuzów jedzenia nożem i widelcem, to naprawdę nie służyło nam. Teraz możemy zrobić wszystko, aby wskazać, że jest to po prostu racja stanu, nie tylko polska, to jest europejska racja stanu, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. A jak dużą część tego tortu związanego z przemysłem obronnym mogłaby wziąć Polska? No jestem przekonany, że to jest dla nas podstawowy wymiar takiego koła zamachowego w gospodarce. Założyliśmy, my jako nowa ekipa funkcjonująca w tej koalicji 15 października, że przynajmniej 50% zakupów broni, uzbrojenia, które to uzbrojenie jest potrzebne polskim siłom zbrojnym, musi być wyprodukowane w Polsce. A więc transfer technologii, wzmocnienie polskich zakładów przemysłu obronnego jest dla nas koniecznością. Uważam, że to musi być podstawowy warunek przyjmowania kolejnych kontraktów. Ale ta wizyta, jeżeli mogę bardziej ogólnie odnieść się do oczekiwań związanych z naszą obecnością pana prezydenta i pana premiera u prezydenta Bidena, ma znaczenie również jednak mimo wszystko symboliczne. Bo proszę wziąć pod uwagę, że te 25 lat naszego wspólnego sojuszu ma znaczenie takie w wymiarze, spójrzcie, przez 25 lat razem prowadzimy politykę obronną. Polskie siły zbrojne dostosowały się do wymogów natowskich, przetransformowały i swój sprzęt, i sposób szkolenia, i umiejętne współdziałanie z armiami, i dowodzenie jednostkami międzynarodowymi. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie, a więc wymiar i symboliczny, i bardzo praktyczny. Aspekt gospodarczy na pewno pojawi się w tej rozmowie, również aspekt biznesowy, i ten biznes będzie dotykał pewnie... Tylko obronności, czy też... Moim zdaniem także energetyki, bo energetyka to jest też kwestia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, które przekłada się na wiele innych aspektów, i być może będą już konkretne propozycje dotyczące spraw związanych z przenoszeniem technologii jądrowej do budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Więc ja się cieszę, że dochodzi do takiej wizyty, bo tak jak 25 lat temu symbolicznym było to, że prezydent mający korzenie lewicowe, Aleksander Kwaśniewski, a z drugiej strony prawicowy polityk Jerzy Buzek byli w stanie podpisać wspólnie nasze przystąpienie do NATO, tworząc jedność działania, tak teraz trochę symbolicznie pokazujemy, że i z jednej strony wiadomo, jakie korzenie ma prezydent Duda, i wiadomo, z czym w polityce wiąże się Donald Tusk. Razem występują, bo bezpieczeństwo naprawdę jest racją stanu, i nie nadużywam tego określenia. Tak w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. My teraz przenosimy się do internetu. Jesteśmy już w internecie. Panie ministrze, chciałbym dopytać jeszcze o kwestie konkretów, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie w Białym Domu, bo spekuluje się, że być może na stole jest propozycja udziału Polski w programie Nuclear Sharing. Czy to jest kwestia, którą rzeczywiście będą dzisiaj przywódcy omawiać, czy to jest tylko dziennikarska kaczka?
Ja myślę, że to bardziej na poziomie dużej ogólności, raczej w kategoriach badania i tworzenia atmosfery. Mhm. Natomiast na pewno nie będą zapadały żadne jednoznaczne decyzje. Tak jak i też, jeśli mówimy o tych szczegółach, pewnie na poziomie prezydenckim nie będzie rozmowy o różnego rodzaju aspektach wywiadowczych, mhm. bo na pewno to jest pole do dobrego współdziałania na poziomie operacyjnym i nasze służby, nasze wojsko, nasi dowódcy mają kontakt bezpośredni, więc znowu pojawi się pewnie ogólna informacja o atmosferze i, ja bym powiedział, scenariuszach rozwoju dalszego, no nie chcę używać tutaj sformułowania wojny, chociaż jest to wojna pełnoskalowa, ale tego scenariusza walk, które się na Ukrainie toczą. I myślę, że w odniesienie chociażby papieża może być tutaj takim elementem symbolicznym, wywołującym dyskusję w tej sprawie. Ja jestem przekonany, że strona polska będzie stała na stanowisku, że tylko Rosja, która przegrywa wojnę, gwarantuje nam pokój w Europie. A jeżeli chodzi o te wydatki na obronność, o których już mówiliśmy, no, Polska jest niewątpliwie prymusem w NATO, jeżeli chodzi o procent naszego budżetu, który przeznaczamy na armię i na obronność, ale czy nie powinniśmy przeznaczać jeszcze więcej? Bo z jednej strony mamy analityków, którzy prześcigają się w wizjach tego, za ile lat może dojść do konfrontacji z Rosją. No to jeśli tak, no to chyba powinniśmy przestawić swoją gospodarkę na takie tory jak Rosja, chyba że to nie do końca jest tak duże zagrożenie. No oczywiście przeniesienie gospodarki na tory wojenne ma swoje konsekwencje i one mają charakter prawny, ale także i gospodarczy. Natomiast jeśli analizujemy zagrożenie, to uważam, że to zagrożenie jest. Nie jest na szczęście tak wielkie w tej chwili, natomiast te scenariusze rozwoju działań wojennych na Ukrainie mogą albo przyspieszać, albo opóźniać nasze przygotowania i naszą gotowość do ewentualnego eskalowania udziału Polski w tym konflikcie, czy też zagrożenia dla Polski i Polaków. Wydaje mi się, że dla nas najistotniejsze jednak jest to, żebyśmy próbowali podchodzić do tego z dużym spokojem. To naprawdę nie trzeba wzbudzać niepokojów, nie trzeba wywoływać paniki, a spokojnie reagować na to wszystko, co jest wokół nas. Czy uda nam się zbudować siły zbrojne w taki sposób, że będziemy potrzebowali więcej pieniędzy? Ja uważam, że my powinniśmy przede wszystkim przygotować swoje dobre strategie bezpieczeństwa. Po pierwsze, przegląd, strategiczny przegląd bezpieczeństwa, budowanie odporności całego organizmu gospodarczego i całej Polski. Po drugie, precyzyjna strategia bezpieczeństwa, z niej wyrastające doktryny wojenne i na tej podstawie określić, czego potrzebujemy, jakich zdolności potrzebujemy i jeśli chodzi o ilość żołnierzy, a więc wzrost ilości polskiego wojska i sprzętu, umiejętnego szkolenia do wykorzystywania tego sprzętu. Więc jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy nam pieniędzy, te, które mamy w tej chwili, nawet jeżeli jest to 4,1% wystarczy, to mogę powiedzieć, jeśli byśmy chcieli wykupić wszystko to, co zostało już zamówione i chcieli osiągnąć te zdolności, które są nam potrzebne, to brakuje jeszcze dużo pieniędzy. I w tej całej układance pojawia się też pytanie o obronę cywilną, panie ministrze, bo wiemy, że trwają prace nad odpowiednią ustawą, koordynuje to pracę MSWiA, no ale na pewno resort obrony też uczestniczy w przygotowaniu tych dokumentów i na jakim etapie jesteśmy, bo my w tym momencie nie mamy nic, co regulowałoby obronę cywilną. Tak, to jest bardzo ważny aspekt sprawy. Mówiąc o budowaniu odporności na różnego rodzaju zagrożenia, z odporności całego państwa, mam na myśli także budowanie odporności w społeczeństwie. I niewątpliwie potrzebna jest taka ustawa. Niestety w 2022 roku ustawa o obronie ojczyzny, którą
wprowadzał PiS, przyznajemy, że przy pełnej akceptacji wszystkich sił politycznych w Polsce, chociaż wtedy jakakolwiek uwaga byłaby bardzo źle widziana, byłoby to stwierdzenie, że opozycja, jeżeli ma wątpliwości co do tej ustawy, to rzuca kije w szprychy, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ta ustawa zniosła obronę cywilną. To była jedna z najpoważniejszych słabości tej ustawy i dalej niestety ta słabość jest. Ustawa, którą my przygotowujemy, właściwie jest gotowa. Odpowiada za nią były komendant główny Straży Pożarnej, pan Wiesław Leśniakiewicz, który jest wiceministrem obrony narodowej. Ta ustawa jest w konsultacjach. Pracujemy również nad nią w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że należy jeszcze pewnie wprowadzić różnego rodzaju modyfikacje, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie koordynowania i decydowania w sytuacji zagrożenia. Ale pomijamy kwestie formalne, bo to jest jednak tylko dokument prawny, mający ogromne znaczenie, ale jednak jest to tylko prawo. Istotą rzeczy jest to, żebyśmy przygotowali swoją infrastrukturę, schrony, przygotowali młodzież, osoby dorosłe do tego, jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie się udawać w sytuacji zagrożenia, do miejsc rozśrodkowania. Każdy musi mieć po prostu dobre wyszkolenie, również w odniesieniu do udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. A więc to jest cała masa różnego rodzaju działań od przedszkola, aż dla osób dorosłych. Panie ministrze, to spójrzmy teraz na największe od czasu zakończenia zimnej wojny manewry, które trwają. Steadfast Defender, ich polską część Dragon 24. Na jakim etapie jesteśmy w tym momencie? To są ćwiczenia, które jeszcze potrwają mniej więcej 2 tygodnie. Główny etap, zwłaszcza ten odnoszący się do części logistycznej, przeprawy przez Wisłę, jak pewnie wszyscy to obserwowaliśmy, bo... Bardzo widowiskowe. Widowiskowe. To już mamy praktycznie za sobą. Uważam, że wnioski, które płyną z tego ćwiczenia, już pierwsze wnioski mamy, pokazują z jednej strony ogromne możliwości, naprawdę i wielki potencjał. Dobry sprzęt, którym dysponuje i polska armia, i nasi sojusznicy, i Niemcy, i Francuzi, i Brytyjczycy, ale z drugiej strony pokazuje jakby zdolność do tego, żeby współdziałać z sobą i to współdziałanie obejmuje przecież różnego rodzaju wojska, bo są wojska lądowe, marynarka wojenna, lotnictwo, wojska specjalne, cyberprzestrzeń. To wszystko musi z sobą funkcjonować. Pan generał Sokołowski, który koordynuje z szefem tego ćwiczenia, będzie nam przedstawiał wszystkie wnioski, które z tego płyną. Teraz jest etap dobrego ćwiczenia poligonowego i tak zwanych działań przygodnych w sytuacji, w której może się pojawić niespodziewane zdarzenie i musimy szybko, sprawnie, umiejętnie zareagować na to zdarzenie. Nie jest to przewidywane wcześniej, a więc to nie jest tak, że każdy wie, co się przydarzy. To po prostu niespodziewane zdarzenie. To ciekawe, będziemy zatem obserwowali i po tym pytali, na pewno po tym, jak manewry się zakończą, jakie wnioski już wtedy wyciągnięto. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek był naszym gościem. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu i dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.